Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest 5M, nowy serwer, gdzie będziemy prowadzić prawdziwe życie prawdopodobnie. No nie wiem, to jest jakiś hardkorowy serwer, jeśli chodzi o takie prawdziwe życie, bo tak sobie go badając, trzeba przyznać, że jest tu wiele opcji na pierwszy rzut oka. Zaczynamy swoją karierę w biurze, to znaczy nie pracujemy w biurze, ale tu się po prostu odradzamy. Możemy sobie zwiedzić tutaj to miejsce. Ogólnie jeśli ktoś chce, w fabule chyba mieliśmy dostęp do takiego pięterka i coś tutaj trzeba było zrobić w FIB. Chyba gdzieś tam pójść czy coś. No nic, ale tutaj zaczyna się cała akcja naszej rozgrywki. Nawet jeszcze nie wyszedłem na zewnątrz, nie wiem co mnie tam czeka. Ale zobaczcie, tutaj nawet mamy napisane Urząd Miejski, tutaj mamy napisane Archiwum, tutaj mamy sobie, o, egzamin prawa jazdy przy szpitalu. Jest od razu taki mini samouczek, gdzie powinniśmy zdać prawo jazdy, żeby w ogóle chyba móc samochodami jeździć. Także rejestr pojazdów, rejestr firm, cholera jasna, żeby zarejestrować firmę trzeba wydać 20 tysięcy dolarów. Wyrób dokumentów 500 dolarów. No dobrze, a jak to kliknąć? Nie da się kliknąć. To są chyba ceny ogólnie. No dobrze, zobaczmy sobie. Rejestr firm. Teraz mogę urząd pracy. To jest urząd pracy czy rejestr firm? Firm w końcu. No nic. Ja będę sobie, kurde, czat mi zasłania. Musicie to poprawić tutaj z tym czatem. To jest polski serwer. Górnik. Można być górnikiem? Rzeźnik. Można być śmieciarz, Uber, krawiec, dziennikarz. Dziennikarz. Krawiec. Serio, krawiec? Uber wygląda najciekawiej z mojej perspektywy. Śmieciarz. Przewoźnik bankowy. No dobra, weźmy przewoźnikiem bankowym, bo pewnie nikt tego nie wybrał. Albo bardzo mało osób. A to, co jest związane z samochodami, nie jest to Uber, który też jest pewnie oblegany, więc niech będzie przewoźnik jakiś tam bankowy. Jesteśmy sobie w jakiejś tam... No nie, to nie jest nasza działalność, po prostu jesteśmy w pracy, no. Zobaczcie teraz to. Otwieram sobie, cyk, telefon, tutaj mam jakieś kontakty, wiadomości, jest dużo różnych opcji, których jeszcze nie obadałem i na początek prawdopodobnie nawet nie będę mógł jeździć samochodem chyba, na to wygląda. Tatuażysta, lol? What the... Deep web, lol, co to, what? Okej, nieważne, chodźmy stąd i teraz musimy chyba wyjść, bo jak jestem w pracy, to należałoby znaleźć sobie coś do roboty. Jeszcze, o, urząd pracy, co to? To jest tam też jest urząd pracy? Urząd miejski, okej, to jest urząd miejski, a tu jest urząd pracy. I zobaczmy, czy ja coś tutaj muszę zrobić dodatkowo. Tutaj chyba nic nie muszę, po prostu urząd pracy i sobie tutaj jest. No i na razie chyba nie ma nic tutaj do roboty. Tu jakaś tam hardkorowa serwerownia, coś tam, tu nie można już dalej przejść. No i dobrze, to tak, w takim razie wyjdźmy na zewnątrz, zobaczymy co mnie tam czeka. Prawdopodobnie będę musiał mieć jakiś samochód dostawczy. Właśnie, jeśli chodzi o mój ubiór, próbowałem sobie odwzorować moją postać z GTA Online na PC-cie, czyli Asukę. No i w miarę mi się to udało, można było w miarę dobrze skonstruować sobie ze z tych dostępnych opcji taką właśnie postać. Plus dodałem sobie torbę, która mnie wkurza i jest mi totalnie niepotrzebna, ale nie umiem z powrotem jej wykasować, więc tak to wygląda. Wyjście z urzędu miejskiego, jedziemy sobie, nie wiem gdzie, aha, okej, jestem na dole gdzieś. Wszystko działa, super. No dobrze, w takim razie chodźmy gdzieś na zewnątrz, zobaczymy co nas tam czeka. Jestem w FIB, mogę przejść? O, otwiera się nawet, super. No dobrze. Chodźmy w takim razie na zewnątrz. Okej. Wszystko się otwiera. Jezus Maria. No dobra. Co my tu mamy, moi drodzy? Wow. Tutaj, zobaczcie, pojawiły mi się jakieś te pieniążki. To są, zaraz, zerknijmy na mapkę w ogóle. Chyba jak jestem ziomeczkiem. Tu jest jakieś... Aha, tu jest chyba dealer samochodowy. Chyba jak jestem ziomeczkiem od kasy, to mi się pojawiły wszystkie bankomaty. ATM-y w sensie, nie? Na mapce. Także bardzo fajnie pod tym względem. Ja bym to obsługiwał samolotem, ale trzeba sprawdzić, czy, jak to się w ogóle obsługuje. Więc prawo jazdy zdobywa się gdzieś przy szpitalu i trzeba będzie tam dobiec jakoś z kapcia czy coś. Tak mi się wydaje. Tylko...
Cholera, gdzie był ten szpital? Gdzieś niedaleko jakoś tak było. A czekajcie, mogę w ogóle jeździć samochodem teraz? Nie, nie mogę wsiadać, okej. Czyli jak jestem, nie mam prawa jazdy, to tego robić nie mogę. To jest oczywiście logiczne. Chcę zejść tam na dół jakoś. Normalnie w GTA tak wonej to po prostu zeskoczył i się zabił. Ale tutaj może być tak, że jeśli zeskoczymy, to możemy się już nie podnieść, będzie trzeba czekać na to, aż jakiś gracz pod nas podjedzie i da nam jakieś pigułki. Inaczej mówiąc, sanitariusz. Kończy mi się żywność. I cholera, zawsze pod M w tych serwerach jest menu podręczne. A tutaj, o, tutaj coś mi... Tu jest kasa, to jest ekwipunek, okej. Czyli mam trochę pieniędzy, wypadałoby podejść do spożywczaka i kupić jakieś żarcie na początek. Najbliższy Czyli muszę jechać z kapcia chyba, albo wezwać taksówkę, Ubera tak zwanego. Trzeba by było wyciągnąć telefon i zadzwonić do niego. Żeby mnie podwiózł gdzieś. No niestety żadna taksówka po mnie nie przyjechała. Spróbujmy zrobić coś z bankomatem. Czy ja mogę coś tutaj, żeby skorzystać z... Ojej. Aha, mogę sobie wypłacić mój hajsik, albo dać w depozyt. Dajmy w depozyt. Gotóweczkę i mam już 19 tysięcy. Dostałem przed chwilą jakąś kasę, prawie 2000 dolarów za to, że jestem sobie przewoźnikiem bankowym. I teraz było tam napisane, żebym zrobił sobie prawo jazdy przy jakimś szpitalu. Prawdę mówiąc, z kapcia pobiegłem sobie do jednego ze szpitali i tam nic jakby się nie działo. Próbuję dobiec teraz do spożywczaka, bo niestety moja Asuka zrobiła się bardzo spragniona i z tego pragnienia umiera, kurde. O nie, o nie, o nie, i chyba padnę. Muszę czekać 9 minut na respawn. No dobrze, mogę kontynuować mój bieg do spożywczego, żeby kupić coś do jedzenia i do picia. Żeby się tu ze wszystkim ogarnąć. Powiem szczerze, nie było tutaj chyba żadnego takiego poradnika, albo nie wiem jak do niego wejść, chyba że tutaj w menu gdzieś coś jest. Muszę się rozłączyć, jakieś dane, pomoc. No i właśnie na początku trzeba wszystko robić z kapcia, ale docenimy to później, jeśli sobie zrobimy prawo jazdy i zdobędziemy swój pierwszy samochód i będziemy się nim wozić po mieście. Nie jestem pewny, czy są tutaj zmodyfikowane jakieś pojazdy, w sensie, czy takie prawdziwe, na przykład jakiś Mercedes albo coś takiego. Bo jeszcze naprawdę nie jestem za was... O, czekajcie, tu jest jakiś ATM? Nie, to jest... Aha, tutaj był wcześniej. No właśnie, nie wiem jak to będzie, ale chyba będę musiał pojechać po jakiś specjalny samochód, kupić go. I nim sobie dopiero transportować, powiedzmy, pieniądze do banków, albo z banków do ATM-ów, czy coś takiego. No trzeba będzie to sprawdzić, na obecną chwilę próbuję kupić sobie jedzenie, żeby nie zdarzała się taka sytuacja jak przed chwilą. Muszę dobiec tu, a tutaj coś jest, co to jest? Gun shop, okej. Okay. Można kupić sobie jakiś ten, a co to? Można okraść sklep nawet. Nie wiem czy to ma, o czekaj, Uber podjechał. Dobra, czekajcie, podjedziemy sobie gdzieś tu. Hop, podwiezie mnie czy nie? Ty, bo ja mam już muszę zapłacić mu chyba. No, znowu dostałem czek, co jest? Tu się tak szybko... Ty patrz, to jest BMW prawdziwe! Są zmodowane pojazdy. Jakiś ziomeczek po mnie podjechał. Czerwone światło stoi? Nie, gdzie jest czerwone? Zielone masz? O nie, czerwone, dobrze. Czekajcie, ja mu tam jakiś hajsik prześlę. 50 dolarów dajmy mu za podwózkę. Tylko niech mnie tu zawiezie najpierw. Okej. Dziękuję ziomeczku, jesteś boski. Wysyłam ci. A, nie, osobie w pojeździe, ale beka. Wysiądź, to ci dam hajsy. Jak mu... No wysiądź, to ci dam pieniążki. Czekaj, on wysiądzie? Musi wysiąść. Ale patrzcie, jaka BM-ka zajebista. No. Dobra, wysiądź. Musisz wysiąść. Co on robi? Tu, nie hamburgera, lol. Ach, wyłączaj to, okej. Może no to jest... O, jest. Daj. 10. Czekaj! Nie wsiadaj! Już, moment! Proszę bardzo. O! Dałem Dawidowi! Proszę bardzo, są twoje pieniążki. Dziękuję! Dziękuję, że mnie podwiozłeś. A teraz muszę kupić sobie jedzenie, bo kurczę, nie chcę potem czekać 17 lat. No dobra, mamy tak. A gdzie jest kebab? Nie ma kebab, dobra, kupimy wodę.
Wody to trzeba kupić. O tak, dużo wody. Wodę trzeba kupić. I może jeszcze kupimy sobie kiełbasę. Można kupić kiełbasę. No to kupimy sobie pistację. Można kupić. Pistacje za drogie, kupimy tylko jedne. Orzeszki ziemne, sok owocowy, piwo. Okej, to weźmy, kupmy jeszcze chleb. Będę chodził z chlebem. Nie no, trzeba tego nakupować dużo, bo później gdzieś pojadę na akcję i co? I nie będę miał czym grać, nie? O, czekajcie, bo. Nie będę taki. Bo można ten okraść sklep. A czemu to jest przy koszu na śmieci? A nie, czekaj, bo tam safe jest. Nie idę tam. Kiedy indziej. To jak się rozwinę na tym serwerze i będę tutaj taki dobry ziomek, że wiesz. No dobra, wsiadamy do Ubera. Będę musiał mu płacić teraz. Dobra, to tak, ziomeczek. Teraz musimy pojechać po... Chyba kupić samochód jakiś, tylko ja nie wiem, czy kupię cokolwiek. Bo mnie nie stać. Ale czekaj, pierwszy samochód powinienem dostać za darmo, czy coś. Tak zawsze na tych serwerach jest, nie? Żeby w ogóle zacząć pracować, no bo jak mam pracować bez samochodu? Więc jedziemy, ja już sobie tutaj dla niego też pieniążki przygotuję. $50 za Ubera zapłacimy. Zobaczmy, jak w środku wygląda. Zobacz! Zobacz, jak genialnie wygląda wszystko. Ale super! Ty, lusterka działają? Działały zawsze lusterka w GTA? Jak mi się nie wydaje. To dobrze. Z tyłu, ale super ten model jest zrobiony. Naprawdę to bardzo ładnie działa. Podoba mi się. Lustereczka działają pięknie. Zobaczcie, no kurde. Teraz jedziemy sobie... O, co ty tu... Uważaj, podwójna ciągła. Teraz nas tutaj policja zgarnie. Ale ciśniemy, kurde. Co BMW, to BMW. Okej. I zajeżdżamy sobie do dealera z pojazdami. I tam muszę kupić chyba jakiś samochód, którym będę pracował prawdopodobnie. Więc... Oj, prawo jazdy, to ty chłopie musisz zrobić nowe. Bo ja widzę, że coś tam w płatkach wygrałeś, to prawo jazdy. Ty, moto tu jest! Gdzieś ty tu wjechał? Na podnośnik? No tak, w końcu BMW zobowiązuje. Okej. To chodźmy teraz sobie zobaczyć jakieś pojazdy. Czy musimy tu kupić? No prawdopodobnie tak. Wypożyczać to chyba nie wypożyczamy. Ty, a to jest jakiś w ogóle, zobaczcie. A to jest jakiś koks, to jest jakiś tajniak. Ja nie gram z nim. No coś mnie tutaj szpieguje, nie podoba mi się to. Chyba jakąś misję trzeba ten. No dobra, wziąłem sobie, kupiłem jedzonko. Warto by było zjeść. Ops, użyj. Jaki chleb, ej, to jest ten, to nie jest chleb. Co oni tu źle przetłumaczyli? auto. Aha, on chyba sprzedaje samochody. Pojazd jakiś należy do ciebie. I znowu dostałem czek. What the fuck? Co to jest? O, Mercedes! Ale czekaj, bo ja chcę jakiś, żeby pracować. Masakra, skąd ja tu mam? Ja tego nie kupiłem, to chyba ten gracz mi dał. Ale beka, patrz jaki Mercedes. Co teraz, mogę nim jechać? A ja nie mam prawa jazdy. Mogę nim jechać, tylko ja nie mam prawa jazdy. To ja mogę nim jechać? O, patrzcie, rejestracja się pokazuje. I ta rejestracja to jest taka prawdziwa, która jest tu przyczepiona z tyłu. Ole beka. Dobra, ja muszę teraz ostrożnie stąd wyjechać. To jest nowy samochód z salonu. A jak on go kupił? Wiem, to chyba trzeba mieć tak, że to musisz mieć prawo jazdy, żeby móc kupić samochód chyba. Swój taki. I teraz ja bym wolał... Zaraz. A gdzie tu jest? Aha, paliwo chyba 72% to jest to. Wydaje mi się. No ale Mercedes, patrz kurde w GTA, Mercedes, czujesz panie? Ja nie mogę i to taki prawdziwy. No dobrze, podnieciłem się troszeczkę. I... O, czekaj, tutaj ten ziomek jest, ja muszę mu podziękować. Aj! No tu źle zjechałem. Ale patrzcie, ja nie mogę i to tak fajnie działa w tym multiku. Naprawdę bardzo ładny model. Tego Mercedesa. Podoba mi się. Fajny jest tu w ogóle czat, bo nie jest taki, że jest jakieś tam okno duże, zasłaniające dużo rzeczy. Co to za typ? Przestępca! Jakie tu mam felgi? Co? Aha, myślałem, że to są jakieś felgi od Mazdy, a na szczęście są mercedesowe. Dobra, jedziemy. Patrzcie, co tutaj w środku mamy. Prawdziwy Mercedes. Jedziemy. Muszę teraz tak...
Muszę teraz jakoś to ogarnąć. Czyli sobie co? Tu mamy ATM-y. Ja chyba muszę zerknąć na mapkę. Zobaczmy sobie, co tu na mapce jest. Więc tu mamy biuro pracy. Centra? To chyba tu muszę zajechać. Szkoła nauki jazdy! O! To muszę zrobić koniecznie. Bo ja, przecież jak ja będę pracował, jak nie umiem jeździć? Teoretycznie. Ja chyba dlatego nie mogę właśnie samochodu kupić. No dobra, zobaczmy, co ta fura potrafi. Bo tak 150 km na godzinę przez miasto. Tak o 100 za dużo. Patrzcie na to. Ciśniemy grubo. Trochę takie zacinki ma ten serwer, z tego co widzę. Takie delikatne. Nie jest to takie 100% płynne. Okej, tu jest gdzieś, tutaj zrobimy nawrót na skrzyżowaniu. Łup. O kurde, moja fura. Porysowała się? No, nie trzeba naprawić. Cholera jasna. No dobra. Przyjechałem swoim samochodem i teraz będziemy musieli się nauczyć jeździć. Okej, nie szkodzi. Dobrze, chodźmy w takim razie tu i zobaczmy, co można zrobić. Można się nauczyć jeździć? Czy to trzeba jakoś kupić? W ogóle ja hajsu mam. Otworzyć menu. Prawo jazdy, licencja. Okej, 200 dolców. I też szkoła nauki jazdy. Każdy mieszkaniec o status musi zdać egzamin, pewnie prowadzi. Nie wiem, nie śpiesz się, odpowiadać z głową, nie teoretyczny. Test teoretyczny kosztuje 200 dolarów, kwota nie podlega zwróceniu. Jeśli oblejesz egzamin, test praktyczny. Test praktyczny kosztuje 500, kwota nie zostanie zwrócona, jeśli oblejesz egzamin. Zachowaj czujność podczas jazdy i unikaj wypadków, gdyż wtedy naliczone są błędy. Max błędów 5. Okej, startujemy. Tyle tej czynności nie masz prawa wykonać podczas... nie masz prawa wykonać samochodem osobowym. O 15 km na godzinę w terenie zabudowanym? Wykonywać niedozwolone manewry na drodze. Wszystkie są niedozwolone. Co?! Przekraczać prędkość o 15... Aha, dobrze. O 15, dobrze. Wszystko jasne. Następne pytanie. Widzisz na pasach przechodnia. Co robisz? Przyspieszam. Pierwsza odpowiedź. Oh my god. Dobra, zatrzymuję się. Jaka jest maksymalna dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym? 50 km na godzinę. Okej. Czy w czasie jazdy w nocy masz obowiązek zwiększyć uwagę? Znaczy, że to jest ograniczone. Okej. Czy nie masz prawa robić, gdy kierujesz samochodem osobowym? Przewozić osób w stanie nietrzeźwości. To jest takie dwuznaczne, no nie? Rozjeżdżać ludzi. Oh my god. Używać tempomatu. Dobra, zatrzymuje cię policja. Jak należy postąpić? Przyspieszyć, nie zwracać uwagi, zatrzymać się. Okej. Jaka jest dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania? No, a zamieszkania, czekajcie, czy tu chodzi o te osiedla mieszkaniowe? Bo tu są, bo jest tak, bo jest teren zabudowany i są strefy, kurde, nie pamiętam. 50 na pewno nie, to jest za szybko. Dajmy 35, zobaczymy, co się stanie. Prędkość na autostradzie. Dobra. Jesteś świadkiem potrącenia pierwszego, jak powinien się zachować? Nie podejmować działań, gdyż pomocy musi dzielić sprawca wypadku. Wezwać pomoc drogową, zatrzymać się, wezwać pomoc drogową, żeby będzie pierwszy pomoc poszkodowany. Trudne pytanie. Dobra. Jaka jest dopuszczalna zawartość alkoholu krwi? O kurde. Zero, kuźwa. Zero. Wstać podczas egzaminu, może zamknąć to okno i przeczytać coś praktycznego. Nie wiem, czy już na wszystko odpowiedziałem dobrze, ale chyba kilka błędów było dopuszczalnych. Tak to wygląda. Okej, to był egzamin praktyczny, który zdałem. I znowu otrzymałem hajsy, już mam 4000 gotówce. Ja lubię ten serwer. Zostać tu na x lat i zostać milionerem po x lat. No dobrze, tutaj sobie zdaliśmy prawo jazdy na katę. No po prostu test praktyczny. Teoretyczny, przepraszam. A teraz, gdzie tu się zdaje tekst? Czy to... A tu co to jest? Nic nie jest. Tam jeszcze nic nie jest, bo ja nie mam prawa jazdy. O to chodzi, nie? Dobrze. To sobie zrobiliśmy. Stacja paliw. Bardzo fajnie, podoba mi się ten test. Naprawdę spoko. Dobra, to musi być gdzieś tu. Czy ja muszę jeszcze raz wejść w to kółko?
menu. O, jest! Kategoria B, A i C. Na motor na razie nie robimy. Mamy... musimy mieć na C i na B. No, mam hajsy, to spoko. Ty! Okej! Okay. Zdajemy, ale patrzcie jak blisko Mercedes, prawie by wszystko wybuchło. Jakby się pojawił ten samochód na moim Mercedesie, koniec świata. No dobrze, jedziemy. Powoli, powoli. Sprzęgło palimy na jedynce. 11 punktu, limit prędkości 50 km na godzinę, okej. Okay. Na szczęście gram na padzie, więc nie będzie to trudne do osiągnięcia. Jedziemy sobie dalej. A, tu... No, muszę uważać, kurczę, żeby... Chyba się nie można też zderzać z niczym. Z tego. Przepuść pieszego. Dobrze, jedź dalej. Pieszy sobie gdzieś tam przeszedł. A skąd ja miałem wiedzieć, że tam się zatrzymać, no? Kurde, wyjeżdżamy na miacho. Ja cię nie mogę. Pójdź w lewo. Okej. Okay. Kręć prawo i podążaj za linią. Dobrze. O! Teraz czerwone, to się zatrzymuje. Uliczny... Włącz swoje światła. Mam włączone, co jest? Nie mogę jechać, muszę czekać na zielone. Podejrzewam, że jakbym przejechał na czerwonym, to mogłaby być lipa. Jak myślicie? Wolę nie ryzykować, chcę zdać egzamin praktyczny i mieć prawo jazdy i móc kupować samochody, bo muszę kupić w ogóle samochód jakiś chyba dostawczy albo opancerzony, czy cholera wie co. Będę dostawcą jakimś tam bankowym, czy innym jakimś dziadem. Dobra, trudno. Najwyżej powtórzę. O, okej, okay, nie ma konsekwencji, jedziemy dalej. Opsu. Jedź następnego punktu. Spoko! Ja myślałem, że tutaj musimy przestrzegać czerwonych i zielonych świateł. Och, kurde! Zapomniałem. Ech, dostałem chyba... Błędy, co? Dwa błędy już mam. Coś tam ten. Zatrzymaj się, aby przepuścić pojazdy. No dobra. Dobrze, wszystko okej. Okay. Przepuściłem. Chyba. Jadę. Dobra. Byleby O, zielone jest. No to mogę jechać. Byleby O kurde, przekroczyłem prędkość troszeczkę, ale nie załapało. A, bo... No dobra. Ty... O 15 km mogę tam przekroczyć dopuszczalną prędkość, więc... Spokojnie. Wróć, że zdałem w ogóle to prawko. O, się trochę tam... Przesadziłem z tą prędkością. Jedź do następnego punktu. Ty, ale czemu ja na mapce nie mam zaznaczonego mojego Mercedesa? Mam nadzieję, że nie zniknie, cholera. Co dalej? Jedź następnego punktu. O kurde, na autostradę. No tak, będziemy musieli tutaj ten. Ogarnąć sobie dużą prędkość. Jedź autostradę, linii prędkości 120. O, na autostradzie jest linii prędkości 120? To ciekawe. A, no nieważne. Ciężko utrzymać się w limitach prędkości, jeśli ma się w rzeczywistości Volvo. Ajajaj. No dobra, tym samochodem możemy osiągnąć taki limit prędkości. Ja bym tutaj użył tempomatu jednak do tego. O, co przekroczyłem? Trzy błędy już mam. Cholera. Mogę nie zdać. Ile my tu musimy tym przejechać? No, został mi jeszcze tylko jeden błąd. Mam już cztery błędy na pięć. Więc muszę się mieć na baczności. Ja nie wiem, czy to jest teren... Nie, no tu jest chyba 80 km na godzinę dopuszczalna prędkość. Ale jak zjeżdżałem z autostrady, to nagle... Cześć, muszę patrzeć chyba na znaki. Jak zjeżdżałem z autostrady, to nagle... By była lipa, bo... nagle było ograniczenie prędkości, tak... Nie wiem, czy tam był jakiś znak, czy co. Żadnego tutaj ostrzeżenia takiego w grze nie było. No ale wolę jechać powoli i sobie to prawo jazdy zdobyć i mieć to z głowy, krótko mówiąc. Więc tak zróbmy. I myślę, że jak sobie już to prawo jazdy zdobędziemy, to wtedy no, będzie łatwiej. Będziemy mogli sobie kupować tam szereg różnych rzeczy. Cały czas dostaję bardzo dużą wypłatę, więc wystarczy być na tym serwerze, żeby zarabiać. No. Okej. Okay. Zdałem egzamin na prawo jazdy i teraz... Gdzie mój wóz? O, shit. Cześć, to jest moja fura? Nie. Ale mogę nią jechać. Czekaj. Nie jest moje auto.
Ale chyba po moje auto muszę pojechać do garażu. To jest garaż? Centrum. O, zaraz wie co to jest. A to co to jest? Security. Trzeba to jeszcze dobrze ogarnąć wszystko. No ale bardzo ciekawy serwer. Prawo jazdy mega mi się podobało. I już chyba mogę sobie kupić jakąś furę, zdaje się. Nic, warto tam zajechać. Dostałem samochód chyba zastępczy na teraz. Ciekawe, czy będę dostał mandaty, jak przekroczę prędkość. Sprawdźmy to. A nie, dobrze. No to w porządku. To chyba tylko policja może nas złapać i wylegitymować, jeśli zobaczy, że jedziemy jakoś nieprzepisowo. Ale wcześniej jakiś gracz jechał hardkorowym samochodem 300 km na godzinę i rozbijał się od lewej do prawej, więc myślę, że nie będzie problemu. Ja tylko zobaczę sobie, czy mogę już kupować samochód, czy też nie. Jakoś się wjeżdża, czy wchodzi. Od tyłu sobie zajedziemy. Czy mi się to pojawiło dopiero teraz? Co to jest? O, mogę sprzedać. No, gitara. Aha. Co? No dobra. To on należał do mnie? Okej, spoko. Sprzedałem za 9000 furę. A gdzie moje 9000? Nic, nie mogę tu kupić fury chyba. Cholera, skomplikowane to trochę. Będę musiał jeszcze ogarnąć, ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.